Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wakacje pomału chylą się ku końcowi, jednak pragniemy i dzisiejszy dzień, 19 sierpnia, rozpocząć wspólnie Bożym Słowem, by te ostatnie dni wakacji, ale także wszystko to, co będzie następowało po nich, przeżywane było dla nas, przez nas, z ogromną radością. Więc słuchajmy się teraz wspólnie w słowo, zaczerpnięte z pierwszej księgi Kronik, 13 rozdziału, 8 werset, jak też i z listu apostoła Pawła do Filipian, z 4 rozdziału, werset 4 i 5. Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem, z całej siły śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Książeczka z Biblią na co dzień daje nam również słowo refleksji autorstwa Fritza Baltruwajta i Barbary Hallstedt. Zachowawco życia, śpiewam ci pieśń, w której wybrzmiewa melodia życia. Jej rytm, jej dynamika pochodzi od ciebie. Ta pieśń współgra z twą historią, którą wplatasz w moją codzienność. Dlatego tobie chcę śpiewać. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Te słowa apostoł Paweł napisał, będąc w więzieniu. Napisał je do Filipian, do zboru, który bardzo kochał, o który bardzo się troszczył. Ale zboru, który nie był idealny, a w zasadzie był taki chyba, jaki być powinien, bardzo ludzki, z jego wszystkimi problemami. Filipianie zmagali się z wieloma problemami. Z jednej strony problemy zewnętrzne Kościoła, problemy, które wynikały z tego, że dla ludzi byli oni obcy, ale także i problemy, które były wewnętrzne. Paweł w swoim liście prosi ich o jednomyślność. Prosi ich o wzajemne wspomaganie się i wspólną służbę Chrystusowi. Jednak to, co mocno uderza z tego listu, to wezwanie właśnie, by się radować. Tylko w tym jednym wersecie Paweł powtarza to wezwanie. Mówi, radujcie się zawsze. Nie wymienia sytuacji, w których to szczególnie powinniśmy się radować, a w których nie, ale podkreśla to, że zawsze jest powód do radości. Nawet w obliczu konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych. Nawet jeżeli jesteśmy tylko na drodze do jednomyślności, to nasze życie ma być przepełnione esencją chrześcijaństwa. Radowaniem się z tego, co dla nas uczynił Chrystus. Radowaniem się z tego, że zostaliśmy wszyscy powołani do tego, by iść i głosić Ewangelię. Iść i głosić przecież radosną nowinę, którą ona jest dla całego świata. Niech więc i dzisiejszy dzień w naszym życiu będzie tym dniem, w którym niesiemy radość innym, pracując zarazem nad sobą, nad naszymi relacjami pomiędzy domownikami, pomiędzy miejscami, dokąd zostaliśmy posłani w naszej pracy czy w naszej służbie. Niech więc dobry Bóg dopomoże nam w tych zmaganiach i da nam dzięki darom Ducha Świętego przeżywanie tej ogromnej radości i miłości, którą On nas wszystkich obdarzył. Niech nas dzisiaj więc pobłogosławi, a to słowo niech nas posili, byśmy kolejny dzień przeżywali w Jego dobrych ojcowskich dłoniach. Zostańcie z Bogiem. Amen.